Dzień dobry, nazywam się Janina Klimat-Skrzypczak. Mieszkam na ulicy Szymanowskiego, z rogiem Moniuszki. Mówi się tu tyle o cieplaniu, o ochronie powietrza, o wymianie pieców. Mamy coś takiego jak naturalne przewietrzanie, jak korytarze powietrzne. Czy sensowne jest, jeśli mamy osiedle 50-letnie, które jest przewietrzanym, są odpowiednie odległości między budynkami, zabudowywać, zakorkować budynki po to, żeby powietrze nie mogło przelatywać, tylko zostało u nas na osiedlu. Tak jest planowana u nas taka budowa apartamentowca, który zablokuje nam właśnie ten przewiew powietrza. To ja chciałam zapytać pana burmistrza, czy jest pan w stanie nam pomóc, żeby ten przewiew powietrza, kiedy mamy w lutym badanie, mamy z małym dzieckiem, która badała zanieczyszczenie środowiska, powietrza, CO2 chyba, to na luty 20 dni było z przekroczeniami, więc na ulicy Mickiewicza. Więc podejrzewam, że u nas na 28 było 28. Czy konieczna jest zabudowa, czy taka zabudowa deweloperska, która zablokuje nam ten przewiew powietrza i będziemy mieć jeszcze większe zanieczyszczenie, jest do odwrócenia. Dziękuję za to pytanie. Najpierw odpowiedź, szanowni państwo, ogólna. Staramy się rzeczywiście o to, żeby proporcje pomiędzy terenami zielonymi, ale na razie mówię bardzo ogólnie, a pomiędzy terenami zabudowanymi były korzystniejsze na rzecz tych pierwszych i stąd między innymi udało nam się gdzieś tam powstrzymać 2-3 inwestycje w ostatnim czasie, gdzie mieszkańcy wnioskowali o kolejne zabudowy, a myśmy widzieli, tam są tereny rolne, tereny zielone. Ale wiem, że pani ta odpowiedź nie satysfakcjonuje, bo tam jest konkretny problem właśnie na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i ulicy Moniuszki, gdzie faktycznie zdarzyło się w ten sposób, że no pozwolę sobie jednak tą historię przytoczyć, że teren ten został zapisany jako teren pod budownictwo mieszkaniowe, że spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem tego terenu uznała go za niepotrzebny dla siebie, rozumiem, dla swoich mieszkańców, że, ale decyzja formalna była taka, tak. W związku z tym bez woli miasta, miasto musiało ten teren przejąć, mając w planach zagospodarowania. To prawda, nie musiało sprzedać, natomiast no, faktycznie mieliśmy te tereny wskazane jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Ja nie pamiętam, kiedy to studium powstawało, w tej chwili tego roku nie pamiętam, i kiedy powstawał plan zagospodarowania i te służby, które dzisiaj realizowały to zadanie, no postąpiły zgodnie z tym, co zapisane jest w studiu i z tym, co jest zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak, ale państwo mogą nie znać. Tak, tak, tak. Tak. Ale chodzi mi o korytarz powietrzny, o to, żeby nabywanie zdecydować i sprzedać. To jest 10 małe miejsce. Ja pracowałam 40 lat w szpitalu i okna są ciemne, nie ma okien, tylko w suficie. I 2 razy miałam wypadek, że spadłam po schodach, proszę pana. I dzisiaj są skutki, że jestem stara i chora. Nie wiem, czy jeszcze czas, czy... Może jeszcze tak krótko odpowiedzieć odnośnie tych korytarzy. Powietrze. Bo to jest ważne w tym mieście. W momencie, kiedy my je zastawimy budynkami, to nagle znikną i te słowa nas po prostu zabiją. Szanowni państwo, nie znaki się, proszę pana, ogląda i się sprzedaje, tylko się przychodzi na miejsce i się ogląda. I pyta, jak zdecydowałam o chorym, chciałam doktora zawiadomić, to szłam, jak tym chorym wygląda. Mierzyłam mu parametry i później doktorowi zgłaszałam. A pan co zrobił? Pan to zrobił, że wyciągnął pan mapę i pan zadecydował, żeby to sprzedać. Na te 3 metry, co jestem chora, w szpital leżałam, co się przewróciłam na tych schodach, bo światła żałowałam, bo byłam pielęgniarką i żal mi było pieniędzy, że blok płaci. Bo jest 11 żarówek i człowiek ile schodzę do śmieci, ze śmieciami schodzę do piwnicy i muszę palić światło, bo nie widzę. Do tego się dożyłam. Za 40 lat u Jarosza doktora pracowałam i gdzie indziej. To pan tak zadecydował. Ja nie jestem dobrym mówcą, ale nerwy mi już na to nie pozwalają. Ja nie dla ciebie, bo...
będzie miał ciemno. Jakby mu kobiety kiedy mnie zaprosiła, proszę pana, na Srebrną i powiedziała mi, jak to mieszkanie zmienię na każde mniejsze, miała piękne, wielkie, bo mówi, w dzień palę, w nocy palę światło, bo nie widzę, nie umiem gotować, nie umiem posprzątać, nie umiem szyć. Do czego pan doprowadza ludzi? Jeszcze pan coś opowiada, że pan będzie skoczył z Goleszowem, łączył i Bielskiem. Wstyd, by się pan mówił. Możecie mnie wsadzić nawet dzisiaj do więzienia, bo odpocznę pan. Szanowni Państwo, oczywiście przykro mi, że bezpośrednio kogoś spotyka tego typu nieszczęście, natomiast pozwolę sobie jednak Państwa zapewnić, że nie tylko urzędnicy ratusza pracują nad tym studium, ale standardem jest, że zlecamy realizację planów zagospodarowania przestrzennego profesjonalnym firmom. Dali o 9 metrów, będę zadowolona, bo pan mieszka w bloku, w którym ja wiem, gdzie pan mieszka. Niech pan oddali ten blok o 9 metrów, ten, który ma tam powstać. Odłączyć go 9 metrów. Bo pan się przyznał do tego, że pan ma blok od bloku oddalony o 9 metrów. Ale o ten korytarz, my pytamy o ten korytarz ciągle, powiedzmy. Czy one są jeszcze na ten korytarz? Szanowni Państwo, no myślę, że tutaj większość na tej sali doskonale rozumie, że ja nie przeprowadzam takich badań, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ale może dajmy odpowiedzieć panu burmistrzowi na pytanie konkretne. Chodzi o korytarze powietrzne, dobrze? Tak jak zaznaczyłem, realizują to specjaliści, którzy zajmują się tymi tematami, przedstawiają każdemu wójtowi, czy każdemu burmistrzowi, czy prezydentowi miasta rozwiązania oparte o przepisy prawa i o studia zagospodarowania przestrzennego, czy plany zagospodarowania przestrzennego, które powinny uwzględniać między innymi korytarze powietrzne, między innymi dostęp światła słonecznego, między innymi odległości od innych nieruchomości. I przechodziło to zarówno przez nasz Wydział Strategii Rozwoju Miasta, przechodziło to zarówno przez Starostwo Powiatowe. Państwo również odwoływaliście się do wojewody. My jesteśmy niestety czasami zobowiązani realizować obowiązujące przepisy prawa. Dziękuję. Ja mam jeszcze jedno pytanie do tego. Proszę, może pozwólmy jeszcze dopowiedzieć. Ale tak bardzo króciutko, proszę Państwa, bo to jest rzeczywiście problem generalny w samorządzie i w Polsce całkowicie zaniedbany. Otóż plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem władz gminy w kreowaniu rozwoju miejscowości i tak dalej. W Polsce jest to zaniedbane zupełnie. Proszę Państwa, korytarze powietrzne, opowiadamy o Warszawie, przez zostały zabudowane wieżowcami. I to się dzieje w całej Polsce. Nie ma porządnej policji budowlanej, która by to tego pilnowała. Druga rzecz, proszę Państwa. Odnośnie sporządzania tych planów zagospodarowania przestrzennego. Przecież to te firmy to robią w drodze przetargu. Przyjeżdża taka firma do Wisły na przykład z Rybnika i prowadzi drogę przez drzwi stodoły. Znam te przykłady. Te plany były zresztą uchylane w większości przez wojewodę śląskiego. Co do powiatu. Powiat tego nie bada pod kątem merytorycznym, on to bada pod kątem formalnym, bo za plan zagospodarowania przestrzennego odpowiada gmina. Zresztą w drodze konsultacji z mieszkańcami. I ja się po prostu stu temu wszystkiemu... Wiecie Państwo, w miejscowościach turystycznych są często naciski mieszkańców, żeby odrolnić tereny i tak dalej. To jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast władze samorządowe, to ja tutaj nie krytykuję niczego, żeby była jasność, bo to jest przypadłość całej Polski. Nie potrafią wyegzekwować porządnych planów zagospodarowania przestrzennego. A firmy, które to robią, proszę mi wierzyć, nawet często u tych mieszkańców nie były. I to jest problem. Tak samo jak projektują jakieś drogi, kanalizacje i tak dalej. Miałem to jako starosta przyjemność nieraz rozmawiać, czy raczej nieprzyjemność z mieszkańcami. I tutaj postawa samorządu musi być bardzo twarda. Bardzo twarda
i samorząd nie może ulegać temu, że jakaś firma zrobiła i przedstawiają się, że są to ogromni fachowcy. Wezmą 60 tysięcy jakaś firma, zrobi plan dla miejscowości, drogę poprowadzi przez stodole. No przepraszam. Więc ja nie mówię tutaj, rzecz jest poważniejsza. Nie wolno zatykać kanałów powietrznych i przepływu powietrza. To jest podstawa i można robić różne analizy. W Warszawie głównie zostały wieżowcami drogi naturalnego ruchu powietrza. No. Ja króciutko ze swoim doświadczeniem właśnie partycypacji. Chcę powiedzieć, że dopóki plany zagospodarowania, jak również konsultacje społeczne będą pustymi procedurami, w których tylko wystarczy rubryki zapełnić, to nic się nie zmieni. To było moje pytanie o komunikację pomiędzy władzą a społeczeństwem. Czy 10-dniowy wiszący komunikat i coś na internecie, w bloku, gdzie ludzie nie mają internetu. My jesteśmy blok 70-letni. Od 70 i 80 lat. Nikt nie patrzy do internetu. Kto wiedział o takiej informacji? A jak dwie osoby 80-letnie przyszły pana burmistrza zapytać, to powiedział, miał prawo i go nie obchodzi, co tam będzie budowane. Szanowni Państwo, ja miałem tutaj okazję być też z Gabrysią na spotkaniu właśnie na osiedlu wtedy. I padła tam jakby deklaracja jeszcze, no deklaracja w mocy ewentualnej zamiany się z deweloperem na inny grunt, tak, to po pierwsze. Teraz pytanie takie, czemu do takiej zamiany dojść nie może, to po pierwsze, a po drugie, faktycznie, że jeśli nie może, no to teraz jesteśmy w takiej kropce, że tak, że i tak powstanie tam blok, no bo teren został sprzedany, tak, i tyle, tak. To się nie upiera. Może dostać pieniądze z powrotem, które miasto dostało, czy albo inną działkę. Miasto zarobiło na działce, którą dostało za darmo ze spółdzielni. Niech je odda te pieniądze po prostu. Myślę, że tutaj ten głos z powrotem do pana burmistrza musi wrócić. Pan burmistrz nam obiecał, że się zajmie, że się pochyli, ale pan się tylko pochyla, a my chcemy nie, żeby się pan wyprostował i jak mężczyzna to załatwił. Ale może to się robi.